Jeśli występujemy publicznie, to czasami pojawia się problem, co powiedzieć, jak powiedzieć i po co w ogóle występować. A podczas tego warsztatu w praktyczny sposób dowiemy się, jak szybko stworzyć przemówienie, no i jak je wygłosić właściwie bez użycia kartek. Ciekawe jest to, że osoba, która to przemówienie wystąpi, zawodowo zajmuje się występowaniem publicznym. Jest aplikantem radcowskim. Adwokackim. Ale słuchajcie, upewniłam się wcześniej, ponieważ jest jeszcze specjalistą w tym, że uczy pary pierwszego weselnego tańca. Zapytałam, słuchaj, czy potem też będziesz się specjalizował w rozwodach? Powiedział tak, więc to jest dbałość o klienta. Najpierw doprowadzić ich nie tyle do ołtarza, ile tanecznym krokiem na przyjęcie weselne, a potem, no właśnie, nie będziemy mówić co potem. Natomiast to co teraz, znaczy sami zobaczycie, że mężczyzna pełen uroku, zawsze uśmiechnięty. Ja się zastanawiam, jak on mówi na przykład mowy oskarżycielskie, ale to chyba nie ta znowu specjalizacja w związku z tym. Szybkie przygotowywanie wystąpień. Mateusz Tuński, zapraszam. To nie jest tak, że ja rozwodzę swoje pary. Ja im mówię na pierwszych zajęciach długo i szczęśliwie. Więc jeżeli nie wybierają instruktora, nie mam wyjścia. Ale przechodząc do warsztatu. Kiedy przygotowałem się do tego warsztatu, trafiłem na to znane powiedzenie. Milczenie jest złotem, a mowa jest srebrna. Pojawiło się jednak pytanie, a czym jest platyna? Czym jest platyna? Się zastanawialiście na tym. Ja tak. Sprawdziłem na Google, co Wikipedia, Wikicytaty piszą. I wersję mamy dwie. Jeżeli milczenie jest złotem, mowa jest srebrna, to platyną jest działanie. Ciekawe. Aczkolwiek ktoś pod Wikicytatami napisał, to nieprawda. Jeżeli milczenie jest złotem, a mowa jest srebrna. To słuchanie jest platyną. I na dzisiejszym warsztacie nie obiecam wam, że zrobimy bezcenne przemówienie. Bo przemówienie bezcenne to takie, które płynie z serca i do serca trafia. A takie zagwarantował nam Łukasz. Ale ja obiecuję wam, że przygotujemy przemówienie co najmniej dobre. Dlaczego? Bo mówione do ludzi, a nie do kartki, ewentualnie spotkać. Moi drodzy, ile macie czasu na przygotowanie przemówień? Ile potrzebujecie czasu? Propozycje? Dwa tygodnie. Dwa tygodnie? Dwa dni. Jeden dzień. Dobra. To teraz... Wolny weekend. To teraz, kto miał ten komfort i miał wystąpienie i tydzień czasu co najmniej na przygotowanie? Ręka do góry. Dobra. A kto miał jeden dzień na przygotowanie swojego wystąpienia? Dobra. A kto miał jedną godzinę na przygotowanie swojego wystąpienia? No fantastycznie, myślałem, że więcej osób podniesie i poślizgnie przed moimi notatkami. Ale okej, mimo wszystko potwierdzone. Zawsze zdarza się sytuacja, że nie mamy wystarczająco czasu do tego, aby przygotować swoje wystąpienie. I co wtedy? Wtedy pojawia się problem. O czym ja w ogóle chcę mówić? Do kogo ja w ogóle chcę mówić? I tutaj pomocny pokazuje się pewien schemat. Schemat, który znalazłem w książce Trzeba Jankowicza, pana Berta Deckera.
Gorąco polecam książkę. Jest wiele bardzo praktycznych wskazówek. Jedną z tych wskazówek jest schemat Deckera. Składa się on z czterech elementów. Po pierwsze, kładziemy kamienie węgielne. Po drugie, burza mózgów, czyli kreujemy różne pomysły. Następnie dzielimy je na grupy, a zatem porządkujemy. I na końcu tworzymy fantastyczne przemówienie, które mówimy z głowy, a nie z kasy. Zatem, czy jesteście gotowi w podróż, która się nazywa schema Deckera? Jesteśmy. Co był na warsztacie Moniki? Ręka do góry. Okej. To teraz entuzjazm. Czy jesteście gotowi w podróż? Tak! Jeszcze raz. Czy jesteście gotowi w podróż? Tak! No, tak to mogę jechać. Pierwszy etap. Kamienie węgielne. Kamienie węgielne pozwalają nam skonkretyzować ogólnie temat o tym, o czym będziemy mówić. Przykładowo. Toastmasters. Każdy o czym innym mógłby opowiadać. Dlatego potrzebujemy cztery kamienie węgielne. Pierwszy, punkt widzenia. Nasz punkt widzenia. Bierzemy karteczkę i piszemy, co wiemy na ten temat. Dlaczego chcemy ten temat poruszyć? Dlaczego nas ciekawi? I jeżeli będziemy mówić o Toastmasters, dla mnie to będzie Toastmasters. Idea, która tak wiele zmieniła w moim życiu. Kolejny, drugi kamień. Słuchacze. Jakże istotne jest odpowiedzieć sobie na pytanie, kim będą moi słuchacze? Czy będę ich ciekawić? Czy będą zasypiać? Czy wreszcie są to ludzie bezrobotni, zatrudnieni, wykształceni, zainteresowani moim tematem? Trzeci kamień węgielny to jest działanie. Do czego chcę zmotywować? Do czego chcę zainspirować swoich słuchaczy? Przykładowo, jeżeli mówimy o Toastmasters, takim przykładem może być 28 stycznia tego roku. Będzie kolejne spotkanie klubu Toastmasters Opole. Serdecznie zapraszam. Jak wychodzicie? Nie zapomnijcie wziąć ulotki z dokładnymi informacjami o naszym klubie. I wreszcie czwarty kamień. Czwarty kamień węgielny, jakże istotny przy początkowym budowaniu naszego przemówienia. Jakie korzyści mają słuchacze z tego, że zrobią nasze działanie? Musi to być konkretny, przekonywujący argument. Jeżeli powiem, będziecie bogatsi, jeżeli przyjdziecie, dla każdego to jest co innego. Jeżeli powiem, będziecie szczęśliwsi, dla każdego to jest co innego. Ale jeżeli powiem, jeżeli przyjdziecie na nasze spotkanie, trema przestanie być waszym problemem. Poznacie ciekawych, inspirujących ludzi, którzy zmotywują was do podejmowania nowych, ciekawych wyzwań. To już lepiej trwa. Człowiek to jest taka ciekawa istota, która rzadko kiedy, o ile w ogóle, robi coś bezinteresownie. Dlatego ludzie muszą wiedzieć, co dostaną. Jeżeli już mamy cztery kamienie węgielne. Pierwsze, nasz punkt widzenia. Drugie, kim są nasi słuchacze. Trzecie, jakie działanie chcemy otrzymać od słuchaczy. I czwarte, jakie korzyści sobie będą mieli. Możemy przejść do etapu drugiego. Etap drugi, generowanie pomysłów. Jakub wspomniał dzisiaj o wyzwalaczach. To jest najlepsza metoda na tym etapie. Dlaczego? Nie mamy czasu, żeby zanotować całe zdanie. Piszemy jedno, jedyne słowo. Przykładowo, serce. Co ono może oznaczać? Jaki argument? Jaką ideę? Jaką historię? Miłość. Inne pomysły. Co może oznaczać serce? I dla każdego będzie coś innego. Ważne, żeby to w naszej głowie... Romans kobieta, tak. Tak jest. Dokładnie. Później TLI będzie, prawda? O to chodzi, żebyśmy my wiedzieli, o co nam chodzi. Zatem na tym etapie bierzemy małe, żółte karteczki. A jeżeli ich nie mamy, duże kartki,
rwiemy je na mniejsze i piszemy tyle rzeczy, ile możemy. Wszystkie możliwe pomysły. Mamy maksymalnie 10 minut i wyrzucamy się. Jeżeli już w 10 minutach będziemy mieli cały stolik karteczek. Kolejne to. Porządkowanie. Patrzymy na te nasze karteczki i okazuje się, o, tą bym połączył z tym. Romans, Teli, Oteli, no to może Kleman, to może umiejętności liderskie, no tak, kto przewodzi, kto jest z tym. Dobra, to mam jedną grupę i w ten sposób tworzymy ileś grup. Może się zdarzyć tak, że będą pewne karteczki, które do niczego nie przyporządkujemy. Co to oznacza? Nie, wykorzystam to innym razem. I kiedy stworzymy już te grupy, możemy zorientować się, ludzie, przecież jeszcze to można było napisać. Robimy to. Tutaj nie mamy ograniczeń czasowych. Chyba, że mamy pół godziny na przygotowanie przemówienia. Wtedy musimy być konkretni i szybko działać. Kiedy już zrobimy grupy, etap ostatni. Napisanie przekonującego, motywującego przemówienia. Mamy grupy. Mamy w nich argumenty. Wybieramy trzy grupy. Tylko trzy. Żeby was nie kusiło wybrać więcej. Jest udowodnione, że po czterech grupach argumentów diametralnie spada intensywność umiejętności aktywnego słuchania. W tych trzech grupach maksymalnie trzy argumenty. Przy czym pierwsza grupa musi być interesująca. Druga grupa musi być bardzo interesująca. A trzecia grupa musi być fajerwerkiem. Bardzo fajerwerkiem. Jeżeli mamy już rozwinięcie, czas na wstęp. Dzięki temu, że zapisaliśmy na początku kamienie węgielne, musimy sobie przypominać i tracić czas na to, jak zacząć, po co w ogóle zaczynamy. Patrzymy i zaczynamy. Dlaczego chcę to powiedzieć? Ogólny zarys tematu i już ogólnie, co ludzie z tego będą mieli. A zakończenie? Konkretne wskazanie działania i konkretne wskazanie korzyści. Przykładowo, zakończenie możemy w ten oto sposób powiedzieć. Jeden z arystokratów, a zarazem biznesmenów angielskich powiedział, że przemawianie publiczne jest jak stosunek miłosny. Każdy dureń może zacząć, ale zakończenie wymaga już pewnej prawy. Moi drodzy, na spotkaniach Toastmasters dowiecie się, jak usatysfakcjonować siebie, ale przede wszystkim słuchaczy. Dlatego zapraszam serdecznie 28 stycznia na spotkanie Toastmasters Opole. I nie zapomnijcie wziąć ulotek, na których są informacje o naszym filmie. Skoro zatem wiecie, jaka jest metoda pana Dekera, jaki jest schemat, łatwo jest słuchać, łatwo jest oglądać. Niektórzy może są obudzeni, to jeszcze zrozumieli. Inni wyśmiali mnie, że zrozumieli. Ale ja chcę was tego nauczyć. I dlatego zaraz wy, stosując tą metodę, 15 minut, przygotujecie przemówienie. A ja, bardzo demokratycznie, wybiorę kilka osób, które na środku wygłoszą te przemówienia bez karty. I teraz pytanie, kto robił notatki i pamięta? To pan nie będzie. To szybka powtórka. Pierwszy etap. Jakie mam kamienie węgielne? Punkt widzenia. Drugi. Słuchacze. Działanie i korzyści. Drugi etap. To już wyciągamy karteczki. To ma karteczki. Dzielimy na mniejsze. I idzie burza mózgu. Kolejny? Porządkowanie. I ostatni? Tak jest. Zatem teraz podzielę was na cztery grupy. Pierwsza grupa. Będzie ta. Tak, to. Przygotujecie coś o rozwoju. Czy to osobistym, czy naszego kraju. Przy rozwoju być może edukacji albo czegoś innego.
Wy. I wy. Przygotujecie przemówienie o technice. Ale w technice może być wystąpień fizycznych. W technice jako technologii. W technice być może romans. Ta grupa. Odkąd? Odkąd? Każdy sam czy w grupie? Każdy sam. W grupie będziecie nie na siebie, tylko każdy indywidualnie, stosując tą metodę, przygotowuje wystąpienie. Grupa od pana, który pytał, ręka do góry. Do dołu. Przygotuje przemówienie na temat sprzedaży. Czy to sprzedaży idei, czy swojego produktu. Czy sprzedaży samego siebie. I ostatnia grupa. Elita. Jako, że was jest najmniej, robicie przemówienie o Toastmasters. Jest. Zatem gotowi. Mamy Łukasz. Ile jeszcze tu? Mamy 15 minut na stworzenie przemówienia wedle schematu Dechtera. Czyli 3 minuty na kamienie węgielne. 5 minut na burzę mózgu. Później segregujemy, tworzymy kategorię za 15 minut. Ja uśmiechnięty. Wy ze schowanym wzrokiem. Będziecie patrzeć na kogo ta droga. Gotowi? Zaczynamy. Nie odwracam się. Jeżeli jakieś pytania, ręka w górę, przypomnę, podejdę. Pani, maksymalnie 5 minut. Jakie są szkoły? Aha. Nie ma ładnie. Minuta na wstęp, 3 minuty na argumenty i minuta na takie wszystko. Pan pracuje, proszę odpowiedzieć się, nie uśmiechać się do mnie. Czyli pierwsze, kamienie węgielne, piszemy, co wiemy o danym temacie, co nas może ciekawić, dlaczego warto to przedstawić. Drugie, kim są moi słuchacze, czy ich będzie w ogóle to interesować. Trzecie, jakie działania chcemy sobie podjęli. Czwarte, jakie są dla nich korzyści. Burza mózgu, grupy, wybieramy sobie 3 grupy, które najbardziej nam pasują. Tworzymy rozwinięcie, a w oparciu o kamienie węgielne, wstęp i zakończenie. Let's go. Jakie długie ma być wystąpienia? Do 5 minut. Czy jest ochotnik, który chce wybawić całą grupę? Witam wszystkich, ja zawsze Vlad Wychota, kiedyś należałem do klubu Toastmasters Speaking Elephants. Mówiłem po angielsku. Przedtem należałem do klubu Toastmasters do Polska, ale o tym nie będę mówić, ponieważ wiecie, co to są Toastmasters. A ja wam też powiem, dlaczego ja lubię Toastmasters. Nie dlatego, że chodzę tam, żeby się uczyć przemawiać, nie dlatego, że też tam zrobiłem Competence Communicator, nie dlatego, że należę do klubu z przerwami od 2000 roku. Ja chodzę do Toastmasters dlatego, że to jest moim zdaniem najlepsza rozrywka intelektualna w tym mieście. Myślę, że wy też o tym wiecie. Ja nie mówię tam już o telewizji, tak? O tym można już zapomnieć. W każdym razie
kluby na tyle się rozwinęły, że są już kluby polskojęzyczne, angielskojęzyczne, nawet francuskojęzyczny klub jest. Natomiast ja chcę Was tutaj wszystkich obecnych zachęcić do pomocy mi w stworzeniu klubu chińskojęzycznego, na którym w tej chwili pracuję. Bo to jest coś bardziej egzotycznego, coś mnie ostatnio zainteresowało. Zacząłem uczyć taką grupę Chińczyków i postanowiłem sam się języka poszkolić przy okazji. Wiecie, że korzyści mogą z tego, ile z tego może być korzyści, takie powstaje pytanie od razu, z tego może być 1 300 000 000 korzyści. dlatego też zachęcam wszystkich do przychodzenia na spotkania jeszcze na razie naszego takiego malutkiego półklubiku, ja to nazywam, który ma spotkania teraz co czwartek o godzinie 19 na ulicy Tarczyńska 11. W takim stowarzyszeniu, które się nazywa Sami Swoi. Jak się nauczymy chińskiego, to z Chińczykami będziemy za Pan, proszę. Więc chciałem Was zaprosić do uczęszczania. Na razie możecie dołączyć do elitarnego grona ludzi, którzy chcą się nauczyć języka chińskiego, ponieważ na nasze spotkania przychodzi na razie 4 osoby narodowości polskiej, jeden Ukrainiec, to ja, i w porywach to jednego Chińczyka. Albo Tajwańczyk. Na koniec chciałbym zachęcić tutaj wszystkich obecnych na sali do kontaktu ze mną tutaj po przemówieniu, bo zaraz się skończy. Ja nie mam tyle wizytówek, no to ja nazywam się Vlad Wychota. Ktoś może tam wrzuci na Facebooka albo tam przez znajomych, przez Toastmasters Speaking Elephants. Jeżeli ktoś ma znajomych, którzy mówią trochę po chińsku, albo też po polsku, żeby uczyć Chińczyków, którzy do nas przyjdą, mam nadzieję, albo ma znajomych Chińczyków, zapraszajcie ich do nas. My na razie pracujemy jako taki kurs języka polsko-chińskiego. My uczymy Chińczyków polskiego, oni nas chińskiego, ale docelowo robię z tego klub Toastmasters Warsaw Chinese Dragon. Godzina prawie 16:30 i co właściwie robią przeciętni Europejczycy o tej porze w sobotę? Do czego się przygotowują? Odpowiem? Do oglądania meczów w telewizji. Na przykład. A spotkają się ludzie, chcą się uczyć, słuchać, rozwijać. O co chodzi? Jak to jest? I pracoholicy. Po co? Dokładnie. Po co jesteśmy pracoholikami? Po co to wszystko robimy? Czego już się nauczyliśmy w klubie w Toastmasters? Może ktoś przełamał swój strach, pierwszy raz wyszedł przed publiczność? Może ktoś inny przełamał jeszcze większy swój strach i pierwszy raz przemawia poza Toastmasters, jak ja, poza swoim klubem, poza swoimi najbliższymi znajomymi. Mówi tak jak ja teraz do większej grupy ludzi. Może ktoś inny nauczył się słuchać, być może dawać informację zwrotną. I po co nam to wszystko tak naprawdę? A może też myślicie o tym, kim będziecie dzięki temu za rok, za dwa, za trzy, kiedy skończymy CC, CR, podręczniki zaawansowane, kiedy będziemy porywać tłumy, staniemy w wymarzonym miejscu, być może w firmie, zrobimy najlepszą konferencję. Być może ktoś wyjdzie i będzie występował przed publicznością totalnie poza Toastmasters. A może po prostu zostaniesz dobrym szefem i usłyszysz od swoich podwładnych
stary, zawsze chciałbym, żebyś miał mieć takiego szefa. Odchodzę z tej firmy, ale zawsze będę o tobie pamiętał. Ale być może też nigdy nie powiesz nikomu o tym, czego się nauczyłeś, co zrobiłeś. I za kilka lat spotka cię twój stary, dobry kumpel ze szkoły, z liceum, ze studiów. I on będzie nadal, załóżmy, sprzedawał Biedronce na kasie albo gdziekolwiek indziej. Będzie zestresowany, nigdy się nie rozwinął. I powie, a ty już jako ten menedżer się spotkacie i on cię zapyta, słuchaj, ale no, ty tak daleko zaszedłeś, czemu? I powiesz, Toastmasters. I usłyszysz, ale to i czemu mi nigdy o tym nie powiedziałeś? No stary, czemu nigdy mi o tym nie powiedziałeś? I wtedy staniesz i co? I sobie przypomniesz, jest taki program, 1+1. Było, ktoś o tym mówił, były maile. Ale ty nie, dalej nic nie zrobiłeś, nie powiedziałeś nikomu. Nie sprzedałeś tej możliwości. I może sam chcesz kiedyś posłuchać historii tej osoby i słuchać, że stary, gdzie jesteś? A może chcesz to zmienić. Dzięki. Zatem moi drodzy, koniec już wyznaczania kolejnych osób, możecie odetchnąć. Koniec tego warsztatu. Mam nadzieję, że wyciągnęliście jakieś wnioski, poznaliście nową metodę. Gorąco polecam książkę, którą pokazałem. Jest wiele ciekawych trików związanych z modulacją głosu, z mową ciała, a nie tylko z tym, jak szybko napisać i przygotować punkty.